historia, jakiej nie znacie. Ludu pracujący z ulicy! It is a dream deeply rooted in the American dream. We'll never surrender. Walki o nintotale! Czemu tę rękę władza ludowa odrąbie? Iśpi Anglia! Dwieście trzydzieści lat temu, w naprawdę niełatwej sytuacji geopolitycznej, sami z siebie wypracowaliśmy rozwiązania ustrojowe wyprzedzające epokę. Degeneracja i chaos miały być zastąpione trójpodziałem władzy. Szlachecka anarchia, rządami prawa. W tym odcinku opowiemy o kulisach przyjmowania Konstytucji 3 maja. Czy jednak sama ustawa rządowa, z której jesteśmy tak dumni, nie była przypadkiem wprowadzona z pominięciem przepisów? I czy tak naprawdę wcale nie była pierwszą, czy nawet i drugą w Europie? W rozwiewaniu mitów o Konstytucji 3 maja pomogą nam profesor Zofia Zielińska i profesor Richard Butterwick-Pawlikowski. Nasze dzisiejsze postrzeganie historii Polski wyrasta najczęściej z programu nauczania, ostatnio także tego, co ktoś napisze na Facebooku albo opowie w YouTubie. Sprowadza się najczęściej do rozpamiętywania wielkich bitew, a jeszcze chętniej ofiar, jakie ponieśliśmy. Wiek XVIII jako czas upadku i bez jakichkolwiek spektakularnych sukcesów militarnych traktowany jest po macoszemu. A tymczasem to właśnie procesy polityczne rozpoczęte 300 lat temu spowodowały wzrost potęgi Prus i Rosji kosztem Rzeczypospolitej. Zbudowały układ, w którym de facto nadal jesteśmy osadzeni. Wracając do historii, jakiej do końca nie znamy, to czasem znamy daty bitew. Jednym tchem wymieniamy nazwiska dowódców od Grunwaldu aż po Monte Cassino. Rzadko kiedy jednak w polskiej historii przelana krew i czyn militarny miały tak naprawdę znaczenie. Czy w takim układzie data 3 maja 1791 roku może być uznana za jedną z najważniejszych dat w historii Polski? Powiem więcej, jedna z najważniejszych dat w historii Europy. Konstytucja 3 maja wskazała drogę do lepszego XIX wieku niż ten, który faktycznie nastąpił, przynajmniej we wschodniej i środkowej części kontynentu. Między silą absolutnej monarchii a charybdisem rewolucyjnego terroru. To była perspektywa dalszych ewolucyjnych zmian społecznych i politycznych. I wszystko pod hasłem rządnej wolności, która wtedy była przeciwstawiana temu, co nazywali arystokratyczną anarchią. Konstytucja 3 maja była jest też dowodem, że rządy prawa, konstytucyjne rządy oparte na konsensie, prowadzące w przyszłości do pełnej demokracji, wolność cywilna i polityczna. To wszystko nie zostało wymyślone przez Wielką Rewolucję Francuską, ani nawet przez Anglików w rewolucji chwalebnej 100 lat wcześniej. Chodzi o to, że ustrojowe, wolnościowe tradycje Europy Środkowej i Wschodniej. I też pamiętajmy o tym, co było normą w Królestwach Węgierskich i Czeskich w XV, początku XVI wieku, że ta część Europy również ma swoje wolnościowy wkład w cywilizację europejską i że to nie jest tak, że to wszystko zostało importowane. Natomiast to, że konstytucja została obalona, że Rzeczpospolita została zgładzona z mapy Europy, umożliwiało takiej narracji i wyrządziło olbrzymie szkody polskiej i polsko-litewskiej tradycji konstytucyjnej. I popchnęło na drogę rewolucyjnego, romantycznego zrywu, gdzie o umiar i o rządną wolność jest bardzo trudno. 10 milionów mieszkańców doprowadzonych do stopniowego, zatem bez szkody dla siebie i państwa, wyzwolenia z więzów, nie już cywilnych i politycznych, które ducha krępują, ale z osobistej niewoli. Mieszkańcy miast, dotąd pozbawieni przywilejów, dziś podniesieni do tej powagi, jaka temu pośredniemu stanowi należy.
najdawniejsza, najliczniejsza, najbitniejsza korporacja panów i szlachty, jaką kiedy w świecie widziano, postawiona tylko w pierwszym rzędzie wolnych i szlachetnych obywateli. Ani jeden człowiek, który by poniósł szkodę lub cierpiał upodlenie. Wszyscy, od króla aż do wyrobnika, w lepszym, niżeli byli stanie. Każda rzecz w swoim miejscu i rzędzie pozostała, lecz każda naprawiona i uleczona. Dodajmy do tego osobliwego cudu, do tej niebywałej zgody, mądrości i szczęścia, że ani jedna kropla krwi nie przelana, żadnej zdrady i krzywdy, ani sroższych od miecza potwarzań, żadnych gwałtów zadanych religii i obyczajom, nikt złupiony, więziony, ni wygnany. Wszystko dokonane z rozsądkiem, miarą, jednostajnością i tajemnicą nigdy nie widziano. A chlubny ten spisek, działający jedynie na korzyść najpierwszych, najdroższych praw ludzkości. Szczęsny lud, jeżeli na tej drodze wytrwać będzie umiał, szczęśliwy pan, godzien sławnie rozpocząć lub chwalebnie zamknąć poczet królów, miłośników ojczyzny. A wreszcie ta ustawa posiada w sobie zawiązek wszelkich przyszłych ulepszeń i jako na takich podwalinach założona doprowadzić może do wszystkich trwałych korzyści naszej angielskiej konstytucji. Tak o osiągnięciach myśli politycznej nad Wisłą pisał słynny irlandzki filozof Edmund Burke, wielki teoretyk konserwatyzmu, którego dzieła do dziś są omawiane na najpoważniejszych wydziałach nauk społecznych. Zapisy naszej ustawy zasadniczej były rozsądne i nie wyważały drzwi z zawiasami, ale otwierały furtkę dla dalszych zmian społecznych. Były oszczędne i zarazem genialne. Tylko kto był autorem tego tekstu? Jeśli chodzi o ranking, to bym powiedział co do ważności wkładu. Król, Potocki, Kołłątaj, Małochowski. Ale jeśli chodzi o chronologię, to król, Potocki, Małochowski, Kołłątaj. Emanuel Rostworowski, wielki krakowski historyk, bardzo przekonująco na podstawie wszystkich najważniejszych źródeł rekonstruował powstawanie konstytucji krok po kroku, wersja po wersji w rozprawie opublikowanym w 1963 roku w książce Legendy i Fakty XVIII wieku. I jeszcze dopisał w następnej swojej książce Ostatni Król Rzeczypospolitej 1966 roku ten końcowy etap, szczególnie wtedy chodziło o redakcyjną rolę Hugona Kołłątaja. Więc nie ma wątpliwości, że pierwszą wersję nakreślił Stanisław August. Został przekazany Ignacemu Potockiemu, marszałkowi wielkiemu litewskiemu, liderowi oświeconej części opozycji republikańskiej na Sejmie. On zrobił różne poprawki w bardziej republikańskim kierunku, poszło z powrotem do Stanisława Augusta. Ten zrobił nową wersję, tym razem po polsku zamiast po francusku. Pośredniczył toskański duchowny z niższymi święceniami, demokrata Scipione Piattoli. Pomagał królowi pozoł krakowski Aleksander Linowski z polską wersją. A więc wtedy odwołuje się do Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu, który zbliża te stanowiska do pewnego kompromisu, kiedy chyba mimo wszystko jest więcej z królewskiego projektu niż z dezyderatu Ignacego Potockiego. I Kołłątaj przychodzi, bo on ma najlepsze pióro. On jest autorem tych najbardziej elokwentnych frazesów konstytucji, szczególnie to dotyczy czwarty artykuł o chłopach. Oraz on też daje królowi trochę więcej, jeśli chodzi o władzę wykonawczą, choćby dlatego, że nie ufa niektórym
ewentualnym ministrom. I już dochodzimy prawie do końca kwietnia i wtedy rozszerza się krąg, żeby ostatnie poprawki Julian Ursin-Niemcewicz należał się do tego szerszego grona. I ostatecznie w nocy 2 maja czyta się ostatnią wersję konstytucji i wtedy ponadto podpisuje się, że będzie pochwalić. W tej najnowszej edycji krytycznej Konstytucji 3 maja, dokonanej przez Annę Grzeszkowiak-Krawicz, to jest akurat ta kopia, która została odczytana w dniu 3 maja i na tym egzemplarzu są jeszcze widać ostatnie poprawki. Więc tak w skrócie wyglądał proces powstawania Konstytucji. Dobrze, skoro już wiemy, kto Konstytucję pisał, to warto rozliczyć mit, który tak chętnie powtarzamy przy każdej rocznicy 3 maja. Jedyna w Europie. Pierwsza na kontynencie. Wcale nie była ani pierwszą, ani jedyną konstytucją europejską zapewniającą trójpodział władz. To był pierwszy. My byliśmy pierwsi. Nie, my byliśmy pierwsi. To trochę uważa bogactwo i ciekawości XVIII-wiecznego myślenia o konstytucji. Uważam, że Konstytucja 3 maja można, acz niekoniecznie trzeba, uznać za pierwszą nowoczesną konstytucję w Europie i drugą na świecie po amerykańskiej. Natomiast pomyślmy chwilę o bardzo ciekawych alternatywach. Są pakty wojska zaporowskiego, kozackiego hetmana Filipa Orlika 1710 roku, ale to regulowało wiele bieżących kwestii politycznych. To niezwykle ciekawe postanowienie względem rządzeniem wojska zaporowskiego i ewentualnym terytorium, gdyby udało im się odbić, bo to było manifest wygnańca Bendera. Ale trudno uznać to w pełni jako nowoczesną konstytucję. Jest forma rządu szwedzka po raz pierwszy 1719, a później kilkakrotnie zmieniono, między innymi w 1789, kiedy odwołano się do tego przykładu również w dniu 3 maja w polskim Sejmie. Ale to była tylko część tego ustroju, a bynajmniej wszystkiego nie regulowało. I można to uznać za coś podobnego, przynajmniej pierwszej wersji, do angielskiego Bill of Rights z 1689 roku. Najciekawsze chyba, najbardziej radykalna i najambitniejsza była Konstytucja Korsykańska 1755 roku. To było związane z wielkim buntem przeciw Republice Genueńskiej i trwało nawet 14 lat, zamiast 14 miesięcy w polskim przypadku, aż do zdławienia powstania przez Francuzów. Ale to oczywiście było podczas wielkiego buntu, a mimo wszystko nie uważam czasy Sejmu Czteroletniego, że to by było jakby Konfederaci Barscy uchwalili sobie konstytucję. W ten sposób możemy patrzeć na korsykańską konstytucję. I nawet tam, to był Konstytucja 3 maja jest krótka, Konstytucja Korsykańska jest jeszcze krótsza i też są pewne jakby bieżące sprawy i nie ma aż takiej ambicji całościowej jak ustawa rządowa, czyli Konstytucja 3 maja. Prawda, że Konstytucja 3 maja jest zdawkowa czasem, że są też pewne tymczasowe postanowienia, między innymi odnośnie sukcesji tronu. Ale jeśli bierzemy konstytucję jako fundamentalną ramę solennie przyjęta dla prawodawstwa, dla formy rządu, dla stosunków między obywatelami, ich rządem, i to wszystko jest wyraźnie oparte na wspólnych wartościach tej wspólnoty obywatelskiej, to Konstytucja 3 maja absolutnie kwalifikuje, jest porównywalna pod tym względem z amerykańską konstytucją, aczkolwiek jest to jeszcze społeczeństwo stanowe, nie tak Amerykanów. Ale myślę, że Konstytucję 3 maja można uznać za pierwszą nowoczesną konstytucję w Europie, aczkolwiek to nie powinno być jakaś rywalizacja z Korsykańczykami. Działając w imię wyższej konieczności, czasem warto łamać procedury i przepisy.
Gdyby protoplaści nowoczesnej Polski byli jednocześnie służbistami, to prawdopodobnie o przyjęciu konstytucji moglibyśmy tylko pomarzyć. To, że do uchwalania zabrano się de facto w czasie wielkanocnej przerwy w obradach, gdy konserwatywni posłowie jeszcze nie wrócili z prowincji, to był dopiero początek zamachu na praworządność. Jak dziś można nazwać tryb uchwalania Konstytucji 3 maja? Rzeczywiście były mocne proceduralne skróty. Należało projekty drukować na 3 dni przed ich dyskusją, żeby ludzie mogli zapoznać się. Natomiast już było po pewnej reformie procedury i to już nie groziło, że to zostanie dyskutowane akapit po akapicie, trzeba już byłoby albo odrzucić, albo przyjąć, albo odesłać na deputację na poprawki. Tylko że to groziło utrata sennego czasu w stosunku do krajowych malkontentów, jak i w stosunku do zagranicznych mocarstw. To było konieczność, żeby to zostało przyjęte od razu. No, była oczywiście presja, żeby od razu wielkim hukiem po jednym czytaniu to przyjąć. Ale tyle było protestów na sali, że jednak Małachowski po rekomendacji ustawy jako najlepszy z możliwych rządów republikańskich jednak dopuścił do debaty, która trwała ze 6-7 godzin. I dopiero pod koniec dnia w tej dyskusji trochę przypadkiem Stanisław August chciał przemówić, podniósł głowę, ludzie wzięli to ze znak, że chce zaprzysiąc konstytucję i Stanisław August, jak to pisał następnego dnia, widziałem, że rzecz da się zrobić, więc zrobiłem. Więc zaprzysiągł konstytucję, prowadził wszystkich do kolegiaty na dalsze zaprzysiężenie. Ale był problem, bo w następnej sesji szef deputacji konstytucyjnej, nie kto inny jak biskup inflancki Józef Kazimierz Kosakowski, ogłosił, no jak to zrobić. To było nienormalnym trybem, ale z udziałem publiczności. Więc wtedy stanęło na tym, że będzie legalne, jeśli wszyscy się zgodzą 5 maja, że to było legalne i że wszyscy zaprzysiężają. A ci, którzy protestowali, sami zaproponowali, że ucałują rękę królewską na znak zgody. Więc tak, nie było do końca legalne 3 maja, ale było zalegalizowane 5 maja. Gdy mówimy o wydarzeniach z roku 1791, to najczęściej na myśl przychodzi nam obraz Jana Matejki pod tytułem Uchwalenie Konstytucji 3 maja. Przed oczyma stają postacie, zdarzenia, miejsca, cudownie wykreowane przez króla polskiego malarstwa historycznego. My wręcz myślimy Matejką, nawet jeśli jego obrazy tworzone były pod określony czas i dla określonego widza. W kolejnych odcinkach naszego cyklu dzieła sztuki omawia dr Sebastian Adamkiewicz, który tym razem zaproponował wyobrażeniowy detoks i sięgnął po innego twórcę. Bezpośredniego świadka wydarzeń, który swoim pędzlem z reporterską dokładnością, a zarazem z ideowym przesłaniem przedstawił nam ten wyjątkowy w polskiej historii moment. Mówię tu o Janie Piotrze Norblinie, który zabiera nas do wypełnionej ludźmi sali sejmowej, pokazując moment zaprzysiężenia ustawy rządowej. Dwie rzeczy zwracają szczególną uwagę wnikliwego widza: tłum i wpadające do komnat światło. Na styku tych dwóch elementów dostrzec możemy myśl, jaka towarzyszyła uchwaleniu konstytucji, która przynieść miała nowy ład Rzeczpospolitej. Obfite grono spektatorów, arbitrów, którzy towarzyszyli momentowi dyskusji nad ustawą rządową, odwołuje się wprost do prawdziwych wydarzeń. Wprowadzenie do Zamku Królewskiego rozwrzeszczanego tłumu mieszczan, któremu towarzyszyli dworzanie i małżonki polskich arystokratów, które wykrzykiwały w stronę opozycji potępieńcze hasła i obelgi, tworzyć miało presję, którą potęgowało podobnie obfite zgromadzenie pod rezydencją władców, wspierane przez oddziały wojskowe księcia Józefa Poniatowskiego. Można powiedzieć, że ów tłum symbolizował siłę demokratycznego głosu, wolę narodu, wspierał przekonanie o powszechności poparcia dla konstytucji, umiejętnie kamuflując fakt, że atmosfera, jaką wykreowano w pierwszych dniach maja 1791 roku, daleka była od ideału sejmowej ciszy i spokoju, jaki winien towarzyszyć procesowi legislacyjnemu. Zgromadzenie przywodzić miało raczej na myśl rewolucyjny, choć bezkrwawy zapał do zmian i reform. Powszechność tego zrywu nie mogła lubić bezszelestności.
lubowała się raczej w ścisku, entuzjazmie i krzyku podatnormatywnej masy. Ale przecież tłum kojarzy się nam czasem z irracjonalnością, z nieuświadomionym pędem ku zagładzie, z łatwym podchwytywaniem niezrozumiałych haseł, ze wściekłością, skłonnością do radykalizmu. To przekonanie łagodzą na obrazie Norblina promienie słońca, uśmiech opatrzności, symbol oświecenia, objaw działającej mocy Bożej. Natchnienie Świętego Ducha. To one kierują tłumem i jego siłą, to one są inspiracją. Tym arystotelesowskim pierwszym poruszycielem, który jednym dotknięciem ruszył lawinę życia. Bez niego tłum mógłby być motłochem, z nim stawał się natchnionym narzędziem w ręku Boga. Obraz ten jest zapisem tego, jak chcieli być widziani zwolennicy Konstytucji 3 maja. Z jednej strony jako wyraziciele głosu narodowego, powszechnego pragnienia zmian, z drugiej zaś prorocy i wykonawcy woli opatrzności. Być może dlatego w ustawie rządowej zapisali zobowiązanie do wystawienia świątyni tejże opatrzności poświęcone. Tak jakby chcieli, jak na obrazie Norblina, połączyć niebo z ziemią. Tych kilka wspaniałych dni w dziejach polskiego narodu miało okrutną cenę. 123 lata państwowości i dramat rozdarcia pomiędzy trzy mocarstwa, z czego najważniejsze korzyści odniosły Prusy i Rosja. Kraje, które w późniejszej historii Europy odgrywały znaczącą rolę, bardziej w negatywnym niż pozytywnym tego słowa znaczeniu. Główną oponentką konstytucji była Niemka, piastująca funkcję imperatorowej Rosji Katarzyna II. Caryca zmarła 5 lat po majowych wydarzeniach. Jej następcą został syn Paweł Romanow. Uważał Stanisława Augusta za swojego ojca. Nie był z pewnością tak wytrawnym politykiem jak matka. Czy może warto było z tą konstytucją trochę poczekać? Jestem głębokim przeciwnikiem tych, którzy mówią, że nie należało ryzykować reform Sejmu czteroletniego, tylko przeczekać Katarzynę. Sejm czteroletni dał nam ustrój, który i Europa chwaliła i który my w tym krótkim czasie, kiedy mogliśmy go wypróbować, wydaje się bardzo sprawnym ustrojem, odradzającym to państwo. I on przywrócił dzięki tej konstytucji, tenże Sejm, wiarę Polakom, że mogą stworzyć, są zdolni do stworzenia właściwego państwa i stworzyli go w dodatku z budulca w postaci własnej tradycji politycznej. A przecież mogli nas, to nam przywróciło wiarę w nas samych, szacunek dla nas samych i szacunek dla tej tradycji politycznej. I to był bardzo ważny element walki o przetrwanie w XIX wieku i odbudowę państwa polskiego. A przecież można było, mogli nas rozebrać, gdyby doszło do wydarzeń rewolucyjnych, tak jak doszło bez Konstytucji 3 maja, bez odrodzeńczego działania Sejmu czteroletniego i zginęlibyśmy z poczuciem tej hańby, stworzyliśmy państwo anarchiczne, tak jak nam to w aktach rozbiorczych Katarzyna zarzucała. No absolutnie opłacało się dokonać w pierwszej możliwej chwili, bo to jeszcze trzeba powiedzieć, że dokonaliśmy tego ozdrowienia państwa, tego zbudowy nowego ustroju państwowego w pierwszej możliwej chwili, kiedy Rosja ten ucisk swój musiała poluzować ze względu na wojnę z Turcją. Absolutnie nie należało czekać, tylko należało działać. Niestety, działali także oponenci reform, którzy szybko stali się narzędziem w ręku Katarzyny II, broniącej status quo. Następnych kilkanaście miesięcy było przykładem powtarzalnego wielokrotnie później mechanizmu, w którym Rosja, chcąc zniewolić Polskę, przychodzi z rzekomą bratnią pomocą uciskanym. Zawiązana rok po konstytucji 3 maja Konfederacja Targowicka, będąca w istocie realizacją planu Imperium, doprowadziła do wybuchu wojny i drugiego rozbioru.